Bytom będzie wdrażał program leczenia niepłodności metodą in vitro. Urzędnicy opracowali już dokument w tym temacie, a radni zabezpieczyli środki na realizację programu w kolejnych latach. Chodzi o kwotę 650 tysięcy złotych. Karolina Komada. Przygotowany przez miasto projekt programu trafił do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Na kolejnej sesji chcemy przyjąć uchwałę, oczywiście jeśli ta opinia będzie uchwałę, dotyczącą całej procedury. Na tą chwilę zabezpieczyliśmy 650 tysięcy. Oczywiście skorzystać z tego mogą pary z Bytomia, zamieszkałe w Bytomiu i rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu. To są warunki, oczywiście dotyczy to kobiet w wieku pomiędzy 24 a 42 lata. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro są już realizowane w innych miastach. Mieszkańcy m.in. Sosnowca mogą starać się o dofinansowanie od 8 lat, natomiast w Mysłowicach od 2 lat, gdzie kwota zabezpieczona na realizację zadania to 400 tysięcy. W zeszłym roku do programu zgłosiło się 25 par. No, w tej chwili, na chwilę obecną, dwójka dzieci już się urodziła. Dwójka dzieci, dwie pary są obecnie, oczekują dzieci, także to jest sukces. Planowana liczba par objętych dofinansowaniem w Mysłowicach to 60. Kliniki współpracujące z miastem przypominają, że wciąż są dostępne miejsca na ten rok i pary mogą się zgłaszać. Jednak przed wizytą w klinice warto wykonać podstawowe badania. Państwo zgłaszający się na wizytę mieli już badanie nasienia, najlepiej rozszerzone z oceną morfologii plemnika. U kobiety zalecane jest, żeby wykonała rezerwę jajnikową, czyli ocenę AMH, czyli taką jakby zdolność do prokreacji. Później Państwo przychodzą, my oczywiście zbieramy wywiad, badamy Panią. Jeżeli brakuje badań Pana, no to wykonujemy. Wykonujemy wymazy z pochwy, wykonujemy badania wirusologiczne z krwi i zaczynamy proces stymulacji. Stymulacja do in vitro trwa około 10 dni i polega na podaniu leków hormonalnych. O każdym kolejnym etapie pacjentki są na bieżąco informowane i przede wszystkim nadzorowane przez zespół lekarzy.